Witam w dzisiejszym odcinku. Chciałem troszkę porozmawiać o utleniaczach i reduktorach, a konkretnie o mocy utleniacza. Nie mylić oczywiście z mocą elektrolitu, który się wiąże ze stopniem dysocjacji. Dzisiaj się troszkę bardziej zajmiemy mocą, czy tam siłą utleniania, tak? Czyli silnymi, co nazywamy silnymi utleniaczami, a co silnymi reduktorami i dlaczego. Obecnie materiał szkolny jest trochę okrojony, jeśli chodzi o elektrochemię, ale to nic straconego, bo my tutaj sobie coś wyjaśnimy i spróbujemy przewidywać na tej podstawie, które reakcje zachodzą, a które nie zachodzą. Jeżeli chodzi oczywiście o reakcje redox, bo tylko takie tutaj będziemy rozpatrywać, a nie kwasowo-zasadowe. Generalnie, jeżeli sobie rozpiszemy jakieś pierwiastki lub bardziej skomplikowane, proste lub bardziej skomplikowane jony, tak, to możemy im przypisać różne stopnie utlenienia, a różnym formom danego pierwiastka. No weźmy na przykład, mamy sobie jod, tak, postać utleniona, wyższy stopień utlenienia możemy przypisać, no i anion jodkowy lub trijodkowy, niższy stopień utlenienia, czyli nawet ujemny w tym przypadku, tak. Albo na przykład Ag+, tak, wyższy stopień utlenienia, niższy stopień, wyższy, niższy. Te formy na niższym stopniu utlenienia są oczywiście reduktorami, no bo można je utlenić na wyższy stopień utlenienia. Tutaj wpisałem jeszcze na przykład NO3 i H+, żeby po prostu podkreślić, o jakie środowisko chodzi, że w takim środowisku jon azotanowy w środowisku kwaśnym ulega redukcji do jonu azotanowego 3, azotanowy 5 do azotanowego 3. Zaraz zresztą będziemy to po kolei omawiać, poszczególne przypadki. Tu jeszcze nad tym napisałem potencjały standardowe, tak? Czyli to czego w szkole obecnie nie ma. To jest układ, szereg półogniw redox, czyli elektrod po prostu, w którym mieści się też między innymi szereg napięciowy metali. Ja go tutaj praktycznie ominąłem, poza dwoma przypadkami, to jest srebro i cynk, dlatego że szereg napięciowy metali jest jakby pod szeregiem, tak? Czyli jakby wycinkiem tego szerszego szeregu napięciowego redox. No dobrze, wypisałem te potencjały w kierunku, zaczynając od najniższego do najwyższego. To jest potencjał redukcji. Co to oznacza? Że aby zredukować daną formę utlenioną, trzeba użyć reduktora, który ma niższy potencjał standardowy. No na przykład zobaczmy. Z tego wynika, wezmę sobie może jeszcze pisaczek, z tego wynika, że cyna, tak, jest utleniaczem dla cynku. Czyli idziemy po prostu w kierunku takim. Reakcja zajdzie, jeśli utleniacz o wyższym potencjale spotka się z reduktorem o potencjale niższym. Czyli coś takiego. To zajdzie taka reakcja, w której cynk metaliczny utleni się do swojej soli, a cyna się zredukuje, tak? Taka reakcja sobie zajdzie, jeżeli spotka się utleniacz o wyższym potencjale z reduktorem o potencjale niższym. No sprawdźmy. Mam tu przygotowany roztwór chlorku cyny, tak? I dorzucimy ziarenko cynku. On jest troszkę pokryty tlenkiem, ale proszę zobaczyć, już widać, zmienia się, ciemnieje, pokrywa się po prostu warstewką cyny. To doświadczenie nazywa się jeże cynowe, dlatego że jak odpowiednio poczekać, to widać, że, ale zresztą już widać, że po prostu rosną takie jeżyki. Te najeżone igły to jest nic innego jak cyna, która zaczyna nam wyrastać na powierzchni cynku. Cynk się roztwarza, a cyna nam się osadza w postaci takich pięknych właśnie małych kryształków na powierzchni tego cynku. No dobrze, jeden przypadek już mamy. Teraz zróbmy inny przypadek. Ja tutaj przygotowałem oczywiście więcej planszy, bo będziemy je po kolei omawiać. Oczywiście nie wszystkie, bo ten film by trwał strasznie długo, ale po kolei. No co jeszcze weźmiemy? Tu z poprzedniego filmiku zostało mi troszkę chlorku żelaza. Zobaczmy, jeżeli ja go przeleję, tego chlorek żelaza 3 oczywiście, no chodź. Jeżeli ja go tutaj przeleję do probówki i dodamy do tej probówki teraz troszkę roztworu jodku,
Tak? O, proszę zobaczyć. Jodku potasu. Od razu mamy zmianę barwy wskutek powstawania jodu albo kompleksu trijodkowego, no bo to zależy od tego, czy mamy nadmiar tego jodu, czy nie. Jeśli jest nadmiar jodu, to powstaje kompleks trijodkowy, bo jod roztwarza się właśnie w obecności jodków. Pisałem zresztą o tym niedawno artykuł, polecam zainteresowanym osobom go przeczytać. Zaszła kolejna reakcja redox, dlatego że teraz jesteśmy w tym przypadku. Mamy utleniacz i reduktor o niższym potencjale. Czyli po prostu jod nie utleni nam żelaza 2 do żelaza 3, ale żelazo 3 utleni nam anion jodkowy dowolnego jodu. Jeśli ktoś nie wierzy, to możemy tutaj wpuścić trochę chloroformu na dno, jeszcze troszkę. Nie wiem, czy już będzie widać, czy nie. No ja widzę, ale ja tutaj mam, że tak powiem, troszkę inną sytuację. Gdzie tu będzie jakiś kontrast? Może jednak przelejemy trochę po dobroci. O, znaczy trochę przedobrzymy. O, mam nadzieję, że widać, że jest tutaj fioletowy, mocno fioletowy na dole roztwór od powstałego jodu. Ta reakcja zaszła, ponieważ spotkał się silniejszy utleniacz z odpowiednim reduktorem. No dobrze, czyli mamy już jakby dwa przypadki omówione, że reakcja redox zajdzie, jeśli spotka się coś, utleniacz o potencjale wyższym z formą zredukowaną, która ma niższy potencjał. To, co ma wyższy potencjał, utleni to, co ma niższy potencjał. No dobrze. To jest jakby taka pierwsza plansza, wiemy już, że te reakcje zachodzą. A teraz skupimy się, żeby zgadnąć, która reakcja zajdzie jako pierwsza. Jeżeli ja do probówki wleję troszkę tego, znowu, jodku potasu, tak, wleję troszkę bromku potasu, tak, i znowu chloroformu, to będziemy mogli zidentyfikować, który chlorowiec powstaje przez barwę tego roztworu jodu. Trochę przedobrzyłem może, a może nie, bo ta barwa potrafi być intensywna. A zatem, która reakcja zajdzie jako pierwsza? Czy utleni się najpierw jod, czy najpierw brom? No zobaczymy. O! Zaraz to będzie chyba widać. O, już widać. Pojawia się fioletowa barwa, typowa dla jodu. Typowa dla jodu. Zobaczmy jeszcze raz na ten nasz szereg. Tu jest jodek, który utleniamy do jodu, a tutaj jest brom, bardziej w prawo. Brom jest silniejszym utleniaczem, ale bromek jest słabszym reduktorem. To jest słabszy utleniacz, ale za to silniejszy reduktor. Łatwiej jest utlenić anion jodkowy lub trijodkowy niż bromkowy. Więc utleniacz oczywiście musi być silniejszy od tego, od obu z nich, ale i tak w pierwszej kolejności utleni się to, co jest silniejszym reduktorem. Dopiero nadmiar utleniacza, czyli po prostu po wyczerpaniu się tego jodku, zacznie nam powstawać też brom. Nie wiem, czy ja tutaj trafię odpowiednio ze stekiometrią, ale generalnie dopiero nadmiar nam zacznie powodować, że tutaj zacznie powstawać jod, brom. I chyba nawet powstaje, bo ja tutaj widzę na granicy, że troszkę brunatnego koloru też, więc możliwe, że też zaczął już powstawać. Generalnie najpierw w pierwszej kolejności utlenieniu ulega silniejszy reduktor, dopiero potem reduktor słabszy. To jest nawiązanie do zadania, które wrzuciłem i które też jakieś kilka tygodni temu, i które też nawiązywało do próbnej matury z nowej ery, chyba tak? Tak, z nowej ery, gdzie było utlenianie tego chlorku cyny. W odpowiednich warunkach anion chromianowy jest w stanie wyprzeć chlor.
Tu jest akurat podane dla warunków standardowych, czyli 25 stopni Celsjusza, stężenia 1 mol na decymetr sześcienny wszystkich tych wymienionych tutaj składników, oczywiście tych łatwo rozpuszczalnych. I ciśnienie normalne, tak? Ciśnienie 1000 hektopaskali. Natomiast jak podniesiemy troszkę temperaturę, to ten potencjał rośnie, będę o tym mówił za chwilę, potencjał rośnie i jesteśmy w stanie wyprzeć chlor, mimo że tutaj widzimy, że chlor ma wyższy potencjał niż ten anion chromianowy w środowisku kwaśnym. Ale po podniesieniu temperatury sytuacja się zmienia i jesteśmy w stanie też wyprzeć chlor. No dobrze, ale tak czy siak, zobaczmy. Mamy tutaj reakcję z dwoma reduktorami. SN2+, oraz anion chlorkowy. W pierwszej kolejności zajdzie reakcja utleniania, tutaj reakcja utleniania tego SN2+, do SN4+. A dopiero w drugiej kolejności i w podniesionej temperaturze zacznie utleniać się to. Efekt jest podobny jak tutaj, że najpierw zajdzie reakcja z tym, a jeżeli wyczerpie się silniejszy reduktor, no to jeżeli byśmy dodali nadmiar odpowiedni utleniacza, to zacznie się też utleniać chlor. Oczywiście w troszkę podniesionej temperaturze, ale mimo wszystko jest to możliwe do przeprowadzenia. No dobrze, chodźmy troszeczkę dalej. Wiemy już tutaj, że jod powstaje jako pierwszy. A teraz rozpatrzymy zachowanie się jednej substancji wobec dwóch różnych innych. Tu mam roztwór azotanu 3-potasu, Na sodu, NaNO2. Wleję sobie go troszkę do jednej i do drugiej probówki. Tak. Zakwasimy. Trochę go zakwasimy. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że tam troszkę się wydzieli już tlenków azotu, no bo wypieramy słaby kwas przy okazji azotowy 3, który też się lubi rozkładać. Ale zobaczmy teraz tak. Do tej jednej probówki dodamy roztworu jodku. Tak. Proszę zobaczyć. Zmianę barwy wskutek powstawania jodu. Tutaj żeśmy utlenili jod, czyli jon azotanowy 3 jest tutaj utleniaczem. A teraz do tej drugiej probówki dodamy. I tu widzimy zmianę barwy na zielonkawą. Jeszcze może nie widać, że ona jest całkiem zielona, ale generalnie widać, że barwa się zmienia. Tutaj jest reakcja redox inna. Tutaj z kolei jon azotanowy 3 jest reduktorem dla anionu chromowego, dwuchromianowego. Zobaczmy. Jon azotanowy 3 może się zredukować do tlenku azotu 2 i może utlenić na przykład anion jodkowy. Tak? Może utlenić? Może. Natomiast ten jon azotanowy, tak, może też się utlenić do azotanowego 3 przez silniejszy utleniacz. Czyli raz jest utleniaczem i utleni wszystko, co jest tutaj poniżej, a raz jest reduktorem i sam się utleni, ale przez odpowiednio silny utleniacz. Przez odpowiednio silny utleniacz, czyli po prostu bardziej w prawo w tym zestawieniu. Takie substancje, które mogą pełnić zarówno funkcję utleniaczy, jak i reduktorów, w zależności od tego, z czym reagują, nazywamy amfoterami redox. Nie mylić je z amfolitami, czyli substancjami amfoterycznymi w reakcjach kwasowo-zasadowych. To są tak zwane amfotery redox, nie mylić z amfolitami. No dobrze, to już tutaj mamy jakby też tę sytuację omówioną. A teraz chcę rozpatrzeć specjalnie pewien przypadek, nazwijmy go przypadkiem szczególnym. Gdybyśmy popatrzyli na tabelę rozpuszczalności, to wiemy, że chlorek, jakieś rozpuszczalne, dobrze rozpuszczalne chlorki strącają nam w reakcji z azotanem srebra, strącają nam chlorek srebra. Ale teraz pytanie, a co się stanie, jeśli tym chlorkiem będzie akurat chlorek żelaza 2? Czy strąci nam się chlorek srebra, biały serowaty osad, czy może stanie się coś innego? Tabela rozpuszczalności bierze pod uwagę tylko kombinację
coś, co będzie, jak się spotka określony kation z określonym anionem. Ale nie bierze pod uwagę, że przecież kationom, czy że anionowi towarzyszy też jeszcze jakiś kation. A jego czasami może też trzeba wziąć pod uwagę, że on tam jest. No zobaczmy jeszcze raz na ten szereg. Na ten szereg tutaj. Tu mamy Fe2+. Widać, że dla Ag+, dla jonu Ag+, jest to reduktor. Więc teraz pytanie, czy tutaj zajdzie nam strącenie AgCl2, czy może jednak zajdzie redoks i utlenimy Fe2+, do Fe3+. No zobaczmy. Tu mamy roztwór zielonkawy, chlorku żelaza, tak? Lekko zielonkawy. I dodajmy do niego roztworu azotanu srebra. Dobra. Ale chwilę poczekajmy i zobaczymy. No, tym razem się strącił, aczkolwiek jak użyłem troszkę innego roztworu, to powstało srebro. Zresztą ta probówka tutaj jest gdzieś odstawiona na bok. Jeżeli ją teraz szybko znajdę, to pokażę, ale chyba jej tutaj nie widzę. W każdym razie da się też strącić. Ja tutaj przyznam się szczerze, że to nie jest sam chlorek żelaza, ale sur mora z dodatkiem chlorku sodu, właśnie po to, żeby uniknąć tego utleniania na powietrzu. Sulmora jest odporniejsza na utlenianie. Te aniony żelazowe w obecności anionów amonowych są odporniejsze na utlenianie niż w czystym chlorku żelaza. Tak więc być może to mi zakłóciło wynik, ale tak czy siak da się strącić i tutaj chlorek przeprowadzić ten redoks. No dobrze, teraz jeśli jeszcze, najwyżej jeszcze kiedyś to pokażę w nieco innym przypadku. Teraz jeszcze, co możemy tutaj zrobić? Mamy ten przypadek jakby rozpatrzony. Równanie Nernsta. O czym mówi nam równanie Nernsta? Równanie Nernsta mówi nam, że ten potencjał zależy od stężenia. Od stężenia form zredukowanych i form utlenionych. Generalnie to, co mamy w tablicach, to jest potencjał standardowy, czyli tak zwane E0. A równanie Nernsta mówi nam, że ten potencjał zależy od temperatury, jak i od stężenia, a nawet od liczby elektronów wymienianych w reakcji redox. Jeśli formą zredukowaną jest na przykład metal, tak jak na przykład w przypadku na przykład o takim, tak, czyli srebro i forma zredukowana Ag+, forma utleniona, forma zredukowana jest srebro metaliczne, no to wtedy tu zakładamy, że to stężenie równe jest 1, no bo to jego tak nie ma, tak, do stałej równowagi nie wpisujemy. W każdym razie z równania Nernsta wynika nam, już wezmę pisak i pokażę, że potencjał nie jest stały, tylko gdybyśmy sobie zrobili wykres, tutaj byłby potencjał, tutaj byłoby stężenie, no to ten potencjał rośnie ze wzrostem stężenia, tak? To nie jest co prawda całkiem funkcja liniowa, ale generalnie chodzi o to, żeby pokazać, że rośnie, lub też w innej skali, w skali logarytmicznej, gdyby tutaj był ujemny logarytm ze stężenia, tak, no to on z kolei maleje. Akurat wiemy, że chemicy lubią się posługiwać ujemnymi logarytmami, pH, pKa, pKb i tak dalej, pKSO, czyli z iloczynu rozpuszczalności, ale do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że nawet jeśli na to popatrzymy, to tu mamy potencjały standardowe, czyli dla stężeń, tam gdzie to możliwe, 1 mol na decymetr sześcienny. To są potencjały standardowe. Oczywiście na przykład dla jodu nie, no bo tyle się go w wodzie nie rozpuści. To jest wtedy, prawda, tyle, co się może rozpuścić, to dla niego. Ale generalnie dla tych dobrze rozpuszczalnych to jest wszystko 1 mol na decymetr sześcienny. Takie potencjały są w tablicy. Ten potencjał jednak się zmienia ze stężeniem.
spada, jeśli spada stężenie. Zatem jeśli spada nam stężenie, to utleniacz staje się coraz słabszym też utleniaczem, bo spada jego potencjał. Stąd też można pewnymi reakcjami redukcji, że tak powiem, kierować w konkretną stronę. I na przykład zauważmy, wodór 0, ale pod warunkiem, że stężenie jest 1 mol kationów K plus na centymetr sześcienny, na decymetr sześcienny, 1 mol na decymetr sześcienny. Jeżeli byśmy sporządzili jednomolowy roztwór np. kwasu octowego, to będzie poniżej zera, bo tam nie ma aż takiego stężenia kationów wodorowych. Stąd też słabe kwasy reagują z metalami, które mają niższy potencjał niż np. kwas solny. No, kwas solny, taki jednomolowy, no, np. ołów będzie z nim reagował, cyna będzie z nim reagowała, a z kwasem octowym np. nie, bo ma za niski potencjał i on jest akurat na niekorzyść tego wypierania wodoru z kwasu. No dobrze, jeśli jeszcze byśmy to zrobili, po prostu potencjał wypierania wodoru zależy też od pH, czyli od stężenia tego kwasu. Na przykład dla czystej wody, gdzie pH jest 7, to jest minus 413 mV. Tak, więc z wodą będą reagować na zasadzie wypierania wodoru wszystkie te metale mają zdolność, które mają ten potencjał niższy od 413. Na przykład żelazo będzie w czystej wodzie, przynajmniej powinno korodować. No dobrze. Teraz z kolei, co ja tu jeszcze mam, bo jeszcze miałem jedną planszę szóstą, tylko gdzieś mi się oczywiście zapodziała. Ok, co do tego równania Nernsta. Wiemy z kolei, że jest to funkcja stężenia, to zobaczmy, co z tego dalej wynika. Wynika z tego tyle, że jeżeli mamy azotan srebra, tak, no to ten standardowy dla jednomolowego roztworu potencjał jest tam niecałe 0,8 V na plusie. Ale już nad chlorkiem, w nasyconym roztworze chlorku srebra, tak, potencjał takiej redukcji chlorku srebra do srebra metalicznego, tak, to jest tylko 0,2 z hakiem tego wolta, tak? Czyli mamy tutaj słabszy utleniacz, srebro jest tutaj słabszym utleniaczem niż na przykład kation miedzi w takim roztworze. Tu nie wyprzemy srebra z chlorku srebra miedzią. Musielibyśmy poszukać metalu o potencjale niższym, żeby to zrobić. Na przykład cynę już można, czy tam glin można, ale miedzią nie wyprzemy srebra z chlorku srebra. No zobaczmy tutaj, AgBr, tak, redukujemy bromek srebra, 0,07 V, tak, czyli jeszcze mniej. I teraz patrzymy na ten paradoks. AgI, tak, Ag plus I, tu już jesteśmy na minusie. Zauważmy, że to idzie w tym szeregu, jak maleje rozpuszczalność tych właśnie halogenków srebra. Dlatego, że każdy z nich jest coraz gorzej rozpuszczalny, czyli nad nim jest coraz mniejsze stężenie tych kationów srebra, a zatem jest coraz niższy potencjał, to ten kation srebra staje się coraz słabszym utleniaczem, a zgodnie z równaniem Nernsta, im niższe stężenie, tym słabszy utleniacz, bo jego potencjał maleje. I tu mamy taki paradoks, że teoretycznie, i ponoć tak się dzieje, ja niestety nie mogę tego pokazać, bo nie mam kwasu jodowodorowego, że srebro roztwarza się w kwasie jodowodorowym z wydzieleniem wodoru. Taki chemiczny paradoks. A wynika to właśnie stąd, że ten jodek jest na tyle słabo rozpuszczalny, że przesuwa nam to potencjał na minus, tak? A kwas jodowodorowy jest mocny, ten potencjał jest wodoru, no powiedzmy 0 w jednomolowym kwasie, tak? Zatem srebro wyprze nam wodór przez to, że przejdzie w ten trudno rozpuszczalny AGI i potencjał tej reakcji jest, tej reakcji połówkowej jest ujemny. Czyli po prostu w odpowiednio niskim stężeniu, takim jak jest na przykład nad jodkiem srebra, srebro jest słabszym utleniaczem niż wodór, wobec tego zostanie, jest ono dla wodoru reduktorem. A zatem srebro wyprze wodór z kwasu jodowodorowego, a przynajmniej ma taką zdolność. Pan Tomasz Pyciński właśnie pisze o tym, że taka reakcja zachodzi jako jeden z chemicznych
paradoksów i pytanie dlaczego. No właśnie dlatego, że jest to konsekwencja tego równania Nernsta, tak? No i w sumie to jest chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Przede wszystkim chciałem pokazać, żeby sobie zdać sprawę, prawda, z tego, jak należy się posługiwać takimi, bo nikt nie odpowiedział poprawnie na moje zadanie, które było na grupie. No dobrze, żeby nie przedłużać, to już może podziękuję. Pozdrawiam dla Biomist DM.